Cześć, dzisiaj będziemy robić taki makijaż imprezowy z grubą kreską w mocnych kolorach, taki inspirowany właśnie kolorami jesieni, ale taki bardziej na wielkie wyjście na imprezę. Mam nadzieję, że to będzie widać, bo tutaj kolory się bardzo rozmywają, ale mam nadzieję, że będzie ok. Więc tak, zacznę od nałożenia takiego jasnego różu tutaj na sam początek powieki. Okej. Tak. Teraz wybieram taki bardzo intensywny fiolet. Widzicie, mam tutaj takie różne fiolety. Ten jest taki naprawdę, bardzo, bardzo ciemny. I takim małym pędzelkiem nakładamy go tak tutaj od kącika oka. Widzicie, jaki on jest intensywny. I rysujemy sobie taką kreskę w załamaniu. Ona nie musi być idealna, później sobie ją rozetrzemy. Ja już tutaj prawie do kącika. I próbujemy sobie tutaj namalować taki kształt V. Tak. O. O. I na razie to tak wygląda. Teraz bierzemy sobie taki pędzelek z taką końcówką tutaj rozcapiżoną i ładnie sobie to wszystko rozetrzemy, żeby to nie było takie ostre zakończenie i taki intensywny kolor. Takim cienkim, płaskim pędzelkiem weźmiemy sobie, czekajcie, który to był kolor, ten, to jest taka zieleń, to, kurczę, słuchajcie, to wygląda jakby było niebieskie, ale to jest taki zieleń przechodząca w morski. Zaraz zobaczycie na oku może, o, tak, na oku już widać prawdziwy kolor i malujemy sobie całkiem taką cienką linię. O tak. Tak też by to fajnie wyglądało na jakąś taką mega imprezę, ale to jest takie małe wyjście, także ja nie będę się tak mocno malowała, ale słuchajcie, gdyby to zostawić, też jest fajny efekt, nie? Takie lata 80. Więc tak, jeszcze raz troszeczkę, ale to już delikatnie rozcieramy, żeby nie stracić tego koloru. I teraz ja sobie biorę taki jasny kolor, prawie biały. I pokrywam sobie tutaj tą część powieki w kąciku, tak. Też biorę ją sobie lekko, słuchajcie, rozprowadzam, żeby stonować te kolory na całe oko i ładnie sobie to rozcieram. Widzicie, to jest od razu bardziej stonowany kolor, dużo delikatniej to wygląda. O, i teraz mamy taki dużo bardziej delikatny makijaż. Jako highlightera używam smaka Vanilla Eyeshadow. To jest taki bardzo delikatny kolor, jeżeli chcecie sobie tylko podkreślić tutaj tą
przerwę, trochę rozetrzeć jakiś cień, to on jest idealny. Kolor prawie tego nie widać, ale daje fajny efekt. Tak, także już to oczko mamy zrobione. No i to teraz kredeczka. Malujemy krechę. Mam kredkę, słuchajcie. No ale nic. Teraz się ciężko trochę nią maluje. Mam sobie takie ładne kocie oko. Tak to wygląda. I teraz jeszcze, żeby podkreślić ten efekt, ja sobie jeszcze na to nałożę eyeliner. O tak. Takie ładne zakończenie, trochę pociągniemy, żeby było dłuższe i takie ostro zakończone. Słuchajcie, ciężko mówić i się malować jednocześnie. Szczególnie oko, czy szczególnie kreski eyeliner. Ok, więc tak to wygląda. Jeszcze to sobie poprawię. O tak, i maskara. Ładnie tuszujemy rzęski. Też ta maskara jest tragiczna, już mówiłam o tym filmiku kosmetyki, których nie polecam, możecie sobie zobaczyć. Ciężko mi się nią maluje, ale okej. No więc tak to wygląda. Słuchajcie, zabiorę lusterko. Tak to wygląda. Taki makijażyk. Mam nadzieję, że przetestujecie go sobie w domu, że będzie Wam się podobał. Z taką fajną, długą kreską. No, także... Tak to wygląda. Pozdrawiam i dzięki za oglądanie. Pa, pa.